Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w mojej kolejnej inspiracji dla sklepu Zielone Koty, z tej strony inspirowane uczuciami Ewa Argaska. I dzisiaj chciałabym przygotować taką zawieszkę w kształcie serduszka. Zbliżają się walentynki, więc ja teraz wpadłam w taki walentynkowy rytm i przygotowuję właśnie sporo takich prac romantycznych. Natomiast chciałabym trochę odbiec od tego takiego tradycyjnego walentynkowego koloru, czyli takiej czerwieni, różu, mnóstwa drobnych serduszek. Odbiegam od tego klimatu i dzisiaj chcę zrobić taką pracę bardzo romantyczną, ale w kolorach błękitnych. Wybrałam tutaj kolekcję Forget Me Not od Lemoncraft i przygotowuję. Tu właśnie oklejam sobie to serduszko. Tu nastąpiła mała zmiana planów, bo miało być takie kremowe z tymi deseczkami, ale stwierdziłam, że ta grafika z tymi kwiatami jest tak piękna, że szkoda mi ją tam pod spód nie dawać i zrobiłam małą zamiankę. Odwróciłam po prostu sobie ten papier. Teraz staram się tak dopasować tutaj papier, żeby ładnie mi się z tym serduszkiem zgrał, więc zaznaczyłam sobie ołówkiem miejsce, w którym będę przyklejała tą taką wydartą część. I teraz to wszystko sobie dotnę nożyczkami. Najpierw oczywiście jeszcze tu odwracam i teraz odrysowuję pozostałą część tego serduszka, żebym wiedziała, gdzie mam wyciąć, żeby to wszystko było w miarę ładne i równe oczywiście. Więc tutaj zabawa w wycinanie. Chwilę mi zajęło dopasowanie tych kawałków do tego serduszka, bo troszkę sobie to źle odrysowałam, ale to nic nie szkodzi. Tam ten zapas papieru był dosyć duży, więc to nie jest żaden problem. Łatwiej oczywiście jest odrysować sobie na całej kartce papieru, ale pomyślałam, że takie wykorzystanie resztek właśnie do oklejenia tego tyłu serduszka to będzie fajny pomysł. Szczególnie, że takie połączenie właśnie papieru, gdzie z jednej strony ten papier jest wydarty, robi takie fajne przejścia. No i ten tył pracy też jakoś tak fajniej wygląda. Przecież to nie musi być wszystko oklejone taką jedną warstwą, nie? Tylko może być coś trochę pokombinowane i zawsze to wygląda troszeczkę ciekawiej. Tutaj jeszcze małe popraweczki, bo coś tam mi wystaje, ale to bez problemu nożyczkami przy tej HDF-ce można sobie przeciąć. No i teraz zaczynam ustawiać przód i tu jeszcze zanim powiem coś na temat tego przodu, to dodam, że wcześniej do tego serduszka przykleiłam sobie taką metalową zawieszkę. Oczywiście linki do wszystkich produktów będziecie mieć w opisie tego filmu. I chciałam, żeby to serduszko było takie praktyczne, żeby można było przywiązać do niego jakiś sznureczek, żeby można było gdzieś zawiesić, gdzieś przy komodzie na przykład, czy na ścianie. Więc doszłam do wniosku, że taka metalowa zawieszka to będzie fajny pomysł. Tu wcześniej przygotowałam sobie takie pokracznie trochę wycięte serduszko z tektury, ale ono jest tam pod spodem, ma tylko stanowić taką warstwę pomiędzy tą pierwszą warstwą a górą, tak żeby tutaj stworzył się jakiś taki fajny dystans. I teraz przyklejam koroneczkę. Koronkę kleję klejem na gorąco, bo chciałam zrobić taką falbaneczkę, sukieneczkę tutaj, żeby to jakoś tak ciekawiej wyglądało. Ona trochę będzie wystawała, ta koronka, ale ostatecznie efekt jest naprawdę ciekawy. Mam przygotowane mnóstwo elementów do wycinania, właśnie też z tej kolekcji, z boczka do wycinania. Niektóre z tych elementów podbijam sobie tekturą, tak żeby je trochę podnieść i żeby budować tą warstwowość tej pracy. A niektóre będę przyklejała tylko na klej na gorąco. Już sama warstwa kleju na gorąco daje taką warstwę dystansu. Staram się wykorzystywać te elementy w pełni, więc ta resztka, która mi została z tej ramki, to podkleiłam ją sobie pod spód, pod tą koronkę, więc tam gdzieś delikatnie z tej koroneczki na dole ona mi się będzie wynurzać. No i tutaj mam taki
piękny element, bardzo mi się podoba. Takie kółeczko zielone, na zielonym tle mam śliczne niezapominajki. W ogóle ja uwielbiam niezapominajki, więc ta kolekcja jest jedną z moich takich ulubionych. Wpasowuję sobie tutaj kolejne elementy. Podklejam to klejem na gorąco, bo wiem, że jak przykleję klejem na gorąco, to na pewno to wszystko będzie trwałe, nic tam mi się nie odklei z czasem. Teraz sobie tu chciałam wpasować taki banerek, żeby coś brązowego, delikatnego tam wystawało. Namieszałam tutaj trochę tych kwiatów, ale one wszystkie fajnie się ze sobą komponują. No i te banerki takie trochę vintage'owe, trochę shabby. Tu był taki jeden dłuższy banerek, ja go rozcięłam na pół i wykorzystuję właśnie tak w dwóch częściach. I w zasadzie, gdyby ktoś chciał, to już na tym etapie można skończyć, jak już przykleję tego niebieskiego kwiatka, bo zobaczcie, że to wygląda fajnie, wystarczy jeszcze napis, parę chlapnięć i mamy taką kompozycję dosyć prostą i szybką do zrobienia, gotową. Natomiast ja doszłam do wniosku, że chcę jeszcze trochę tutaj dodatków podokładać. No i teraz zaczyna się najlepsza zabawa, czyli dekorowanie. Mam takie serduszka ładne, dwa połączone ze sobą. Fajnie by mi to pasowało, ale ostatecznie stwierdziłam, że jednak ten motyl, więc taka lekkość, delikatność, ulotność też tu fajnie pasuje. Mam taką metalową zawieszkę z napisem Love i do niej przyczepiam sznureczek i wkleję tą zawieszkę pod tego dużego niebieskiego kwiatka. Ona będzie sobie tak swobodnie wisieć, nie będzie taka tak sztywno przyklejona właśnie dzięki temu, że jest przyklejona na ten sznureczek. No trochę się trzeba z tym pobawić, bo ten sznureczek jest dosyć niesforny, więc nie jest to takie łatwe, ale da się to zrobić. No i napis jesteś piękna, bo stwierdziłam, że to będzie taka praca może być od, nie wiem, ukochanego dla ukochanej na przykład, tak, która wyraża jakieś tam uczucia, emocje. Więc myślę, że taki napis jesteś piękna jest na tyle uniwersalny, że będzie tutaj fajnie pasował. Ale chciałabym jeszcze zaakcentować właśnie ten taki miłosny jakiś dodatek, więc znalazłam sobie takiego badzika serduszko i tego badzika tutaj wkleję. W ogóle ostatnio mam jakąś taką badzikomanię i wszędzie, gdzie mogę, to wklejam te badziki, ale one tak fajnie wyglądają w kompozycjach, że aż żal ich nie używać. Jeszcze dodatkowo dodaję tutaj kwiatuszki moje. Jak widzicie, walczę z tym badzikiem. Pasuje mi on w kilku miejscach, ale ostatecznie tutaj na dole w kompozycji on sobie wyląduje, bo jednak doszłam do wniosku, że tutaj będzie wyglądał najlepiej. No ale ta prawa strona cały czas wydawała mi się jakaś taka pusta, więc postanowiłam jeszcze z tych moich zestawów kwiatowych, które też dostaniecie w sklepie Zielone Koty, też można je tam kupić, wybrałam takie drobne, niebieściutkie kwiatuszki i te kwiatuszki tutaj przy tym napisie koło tego motylka wklejam i już tutaj fajna równowaga mi się zrobiła. Jeszcze cały czas brakuje mi czegoś takiego zielonego w tej kompozycji, więc tutaj dokładam troszeczkę listków. No i jeszcze jeden kwiatuszek przy badziku. Też się na początku zastanawiałam, czy go dać tak z lewej strony, czy z prawej, ale jednak przy tym badziku uważam, że wygląda idealnie. No i został mi taki jakiś drobny kwiatuszek, który wycięłam na samym początku, więc też go trzeba wykorzystać. Jakieś miejsce mu tam znalazłam u góry i dzięki temu ta kompozycja już, to jest taki drobny element, a ona już staje się taka pełniejsza, ta kompozycja. No
i odrobinę jeszcze zieleni przy kwiatkach. Tu jeszcze kombinuję, ale ostatecznie jakoś tak nie bardzo mi to pasuje. Natomiast dodałam jeszcze takie tekturkowe listki. Identycznych listków nie ma w sklepie, ale w linkach znajdziecie zamiennik. Przecież nie musicie użyć dokładnie tych samych listków, a są naprawdę fajne takie drobne listeczki, śliczne w zielonych kotach, więc link oczywiście do tych listków też się znajdzie. Wybrałam takie drobniutkie listki, bo one też takiej fajnej lekkości całej pracy nadają. I powiem Wam, że tak bardzo mi się podoba ta praca i jest tak, uważam, uniwersalna, bo można ją komuś podarować w prezencie, czy to, nie wiem, no właśnie jakiejś ukochanej, czy można podarować ją mamie, koleżance, przyjaciółce, także tutaj możliwości jest bardzo, bardzo wiele. No nie mogło też zabraknąć moich błyskotek. Tu mam akurat Shaker Mix Forget Me Not. Specjalna taka kompozycja zrobiona właśnie do tej kolekcji, więc ja tutaj się bawię w wybieranie tych pojedynczych elementów i doklejam te cekinki czy koraliki gdzieniegdzie właśnie w tą pracę. To już są takie ostatnie szlify, które się u mnie pojawiają. Ale bardzo lubię ten moment właśnie takiego dokładania tych błyskotek. Łatwiej jest wysypać sobie na jakąś tackę te elementy i powybierać sobie tam wśród tych wszystkich elementów. Są takie bardzo drobne koraliki, są takie diamenciki, są perełki, więc tam naprawdę jest mnóstwo różnych różności ciekawych. Zresztą tutaj staram się Wam je troszeczkę przybliżyć. Mamy koraliczki takie małe, kremowe, właśnie te diamenciki. Ja bardzo lubię te koraliki i diamenciki tak w kwiatki trochę wplatać, gdzieniegdzie tam takiego diamencika czy koralika właśnie położyć na kwiatku. Zawsze to tak fajnie wygląda, jak przy tym środku w kwiatku właśnie coś tam jeszcze dodatkowego się zadzieje. No i tak to wygląda, zobaczcie, całkiem fajnie właśnie te koraliki przy tym środku wyglądają i ta zawieszka metalowa też super to wygląda. No i już taki ostatni szlif, naprawdę to są chlapania. Jeżeli chodzi o chlapania, tutaj nie będę się mocno zagłębiać w temat, bo jest na kanale Zielonych Kotów film dotyczący właśnie chlapań. Wszystko, co wiedziałam, to tam na tym filmie powiedziałam. Zasłaniam tutaj napis. No i ostatnia rzecz, chlapania. I tak prezentuje się moja romantyczna, serduszkowa zawieszka. Mam nadzieję, że przypadła Wam do gustu. Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!